Pani marszałek, Wysoki Sejmie, jakby to powiedzieć, czemu mnie nie dziwi, że pan Mularczyk mnie nie rozumie? Chyba mnie nie dziwi, bo my, panie Mularczyk, jesteśmy jednak z zupełnie innych światów. Jestem ze świata, w którym ludzie sobie ufają, którzy dotrzymują słowa, zachowuje się elementarną przyzwoitość, ale przede wszystkim ja wychodzę z domu z nadzieją, a pan żyje w świecie strachu. I swoim strachem pan próbuje zarażać innych. Pan również tych rodziców dzieci niepełnosprawnych próbuje przede wszystkim przestraszyć. A ja pokazuję, jakie są drogi wyjścia z kłopotów, w jakich są takie rodziny. I te przykłady, gdyby pan zechciał je poznać, to pan mógł to zrobić u mnie na komisji. Zobaczył pan ośrodek w Miliczu, małej miejscowości na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska. Zobaczyłby pan... Panie pośle Mularczyk. Właśnie na tym też polega ta nasza różnica, że pan, panie pośle, idzie tam, gdzie są kamery, bo tam może pan znowu zabłysnąć. Natomiast jakby pan się przyjrzał mojemu funkcjonowaniu, unikam kamer, natomiast nie unikam roboty. Pani marszałek, co chyba znamienne, i tu proszę panią marszałek o pomoc i również prezydium Sejmu. 3 razy Klub Solidarnej Polski składał wnioski, zwoływaliśmy posiedzenia, ustalaliśmy termin tego posiedzenia. Najpierw pan poseł Jaki nie przyszedł jako przedstawiciel wnioskodawców. Potem nie przyszedł pan Mularczyk, a wczoraj nie przyszła pani Kępa. Pani marszałek, może trzeba przyjąć specjalną procedurę do rozpatrywania wniosków Solidarnej Polski, czyli uznać, że one są składane po to, by móc je pokazać przed kamerami, a niekoniecznie podejmować nad nimi pracę. Pani poseł Kępa mówi, że powinienem wiedzieć, że pani była na posiedzeniu Konwentu Seniorów. Ale pani była przedstawicielem wnioskodawców. Dlaczego proszę pani nie przyszła, proszę a był pan Mularczyk, który nie musiał być na posiedzeniu komisji i pan Mularczyk jako przewodniczący klubu mógł być na konwencie seniorów. Wreszcie pan Mularczyk, będąc na posiedzeniu mojej komisji, nie odezwał się ani słowem. Gdyby powiedział, szanowni państwo, poczekajmy pół godziny, poczekalibyśmy. Ale pan Mularczyk w ogóle nie odezwał się w tej sprawie. W związku z tym stało się, jak się stało. I może z tymi wnioskami Solidarnej Polski trzeba rzeczywiście wprowadzić specjalny tryb postępowania. Dziękuję. Dziękuję.